Czyta autorka Kasia Bób. Feminizm znaczy równość. Jeśli poruszymy ten temat w towarzystwie, może on wywołać mnóstwo reakcji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, w zależności od wyznawanych poglądów. Czy feminizm naprawdę jest tak straszny, jak go malują? Mogłoby się wydawać, że feminizm jest dość nowym pojęciem. Nic bardziej mylnego. Termin ten został po raz pierwszy użyty w 1837 roku, a jego twórcą jest francuski socjalista utopijny Charles Fourier. Początkowo to słowo oznaczało ogół z działań i zachowań wyrażających wszelkie idee związane z emancypacją kobiet. Obecnie natomiast feminizm to m.in. ruch społeczny dążący do rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn w społeczeństwach, a także dyscyplina naukowa powstała w relacji do aktywności społecznej feministek. A czy ja jestem feministką? Oczywiście, że tak. Po prostu uważam, że wszyscy ludzie są równi, że każda i każdy z nas ma prawo do szczęścia. Nie musimy rozumieć drugiej osoby, nie musimy się z nią zgadzać. Myślę jednak, że zawsze warto zdobyć się na uśmiech i odrobinę życzliwości. Z pewnością przyniosą więcej korzyści niż niekończące się kłótnie i wyzwiska. Jednym z moich ulubionych słów jest siostrzeństwo. Mam wrażenie, że kobiety często traktują siebie nawzajem jak najgorszych wrogów. Wypominamy sobie wszystko. Za krótkie spódniczki, za długie paznokcie, nieogolone nogi, rozstępy i zmarszczki. Od zawsze uczono nas, że wygląd i to, jak jesteśmy postrzegane, ma wielkie znaczenie. Więc zdarza się, że w pogoni za byciem najlepszą wersją siebie zapominamy nie tylko o własnym samopoczuciu, ale też o innych kobietach. A przecież wszystkie jesteśmy różne i to właśnie jest cudowne. Od zawsze uczono nas, że wygląd i to, jak jesteśmy postrzegane, ma wielkie znaczenie, więc zdarza się, że w pogoni za byciem najlepszą wersją siebie zapominamy nie tylko o własnym samopoczuciu, ale też o innych kobietach. A przecież wszystkie jesteśmy różne i właśnie to jest cudowne. Pewnie są osoby, z którymi nigdy się nie zaprzyjaźnimy, ale czy naprawdę nie możemy szanować i wspierać się nawzajem? W końcu feminizm to nie tylko hashtag girl power na Instagramie. Nie wystarczy założyć koszulki z modnym sloganem, by stać się prawdziwą feministką. Bycie jedną z nich nie polega tylko na otaczaniu się inspirującymi hasłami czy braniu udziału w różnych manifestacjach. Feminizm najbardziej kojarzy mi się z empatią i życzliwością. Nauczyłam się, a właściwie cały czas się uczę, że to, co odpowiada mi, niekoniecznie musi być dobre dla kogoś innego. Co ważne, mężczyźni dzięki takiemu podejściu zyskują równie wiele co kobiety. W XXI wieku nadal bez trudu mogę wymienić mnóstwo rzeczy, które społeczeństwo uznaje za niekobiece czy niemęskie. Zapominamy, że wszyscy mamy dokładnie takie samo prawo do bycia czułymi i kochającymi rodzicami, do wzruszania się na filmach, do smutku i do kompleksów. Nazywanie siebie feministką z dumą i pełną świadomością znaczenia tego słowa świadczy o tym, że miałyśmy wystarczająco możliwości i czasu na edukację, czytanie książek i artykułów, dyskusje z innymi. To przywilej, który nie każdemu i nie każdej jest dany. Zanim osądzimy kogokolwiek, kto mówi, nie jestem feministką, ale pamiętajmy, by przede wszystkim zachować umysł i serce otwarte dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy przytakują nam z uśmiechem na twarzy.